Jestem w Stambule już pewien okres czasu, ale nie przyjechałem tutaj na wakacje. Przede wszystkim przyjechałem, aby przeszczepić swoje włosy. I zobaczcie, ile tych włosów mi brakuje. Zwiedziłem piękne miasto, zjadłem świetne potrawy i oczywiście wypocząłem w najlepszym hotelu chyba w tym mieście. Od obsługi po opiekuna Adama, tu się wszystko zgadza, tu wszystko jest na miejscu i nie żałuję, bo jestem młodym chłopakiem, ale już wiedziałem, że coś jest nie tak z tymi włosami. Natomiast teraz po świetnej konsultacji z lekarzem, dopiero teraz zauważyłem, ile tych włosów tak na dobrą sprawę brakuje i czy macie jeszcze wątpliwości, że jestem w złym miejscu? Bo ja nie. Już nie mogę doczekać się efektów. Co więcej, podczas konsultacji lekarz zasugerował mi, że w tym samym czasie możemy jeszcze uzupełnić braki w mojej brodzie. Nigdy o tym nie myślałem, tak samo jak nigdy nie przejmowałem się włosami. Ale jeżeli nie teraz, to kiedy? To jest chyba najlepszy moment. Ja już nie mogę doczekać się efektów. Na pewno się z Wami podzielę, jak to wszystko wyglądało, więc oglądajcie dalej i do zobaczenia. Cześć, ja jestem właśnie po zabiegu i powiem szczerze, moja mina chyba mówi wszystko. Jestem bardzo zadowolonym człowiekiem i trochę żałuję, że tak długo zwlekałem właśnie z tym przeszczepem. Jestem bardzo zadowolony. Tu się wszystko zgadza, od transferu, po hotel, wyżywienie, opiekę Adama. To jest naprawdę wszystko. Jeżeli chodzi o lekarzy, zdecydowanie top. Nie wiem, jak działa konkurencja, natomiast mogę szczerze powiedzieć, że nikt mnie nie przekona, że miał lepiej.